No hello, tutaj Purpose, witam was w odcinku z GTA 5. Dziś będziemy razem z Pawłem robić misję. Zobaczymy, jak mi pójdzie, jeszcze ich nie robiłem specjalnie, także jestem noga totalna, jeżeli chodzi o GTA 5, ale kto wie, może jakoś to się wszystko uda. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z GTA 5, jeżeli chcecie więcej odcinków z Pawłem, a ja zapraszam was na odcinek. Koniec śmieszkowania, teraz idziemy na poważnie. Manewry Lester, proszę bardzo. Dokładnie tak. I no, to Paweł już sam potwierdził, że jest. Nie mówię, także. No. Potwierdzam, tak jest. On potwierdza. Znowu będziemy chyba w moim tym. No znowu tak jesteśmy. Jest. Znaczy, znowu jesteśmy, to jest bardzo źle powiedziane. Nagrywamy to trzeci dzień i trzeci raz. nie żartujemy w tym momencie zupełnie. Nie, ale naprawdę. Czekaj, wyjść na dach, nie? Wyjść na dach biura, dobrze mówię? Tak, wyjść na dach biura. Dobra. Bo generalnie, prawda, już nie będę mówił z jakiego powodu, bo nie chcę tam ten jakiś gówno burzy wywoływać, ale no miałem problem. Ale chcesz powiedzieć, że to moja wina? Chciał powiedzieć, że to moja wina, naprawdę. tak, właśnie tak chciałem powiedzieć. Ja wiem, ja to czuję. Bo mi tutaj jakimś samochodem z nowych łatek i w ogóle, a swoją drogą nie wiem, czy wiesz, że zrobiłem to sprawdzanie spójności plików i faktycznie ten. No, też coś było nie tak, tak? Były dwa pliki nie tak, no. Dlatego nie widziałem twojego samochodu, bo nie widziałem jego samochodu. On po prostu sobie szedł normalnie i se znikał. Ja mówię, gdzie ty jesteś? No przecież obok ciebie, w samochodzie siedzę. No to ja... To taki niewidzialny samochodzik miałem właśnie. Dobra, już do tyłu się pakuje, już tutaj. Napisz tam tego, szampana. Szofer, proszę na misję. Wcisnij sobie V. Znaczy wciskaj tak, żeby mieć pierwszą perspektywę. Aha, ale fajnie. I tam możesz wypić szampana, jak chcesz. Gdzie? No, chyba, że podczas misji jest niedostępne, tego nie wiem. Nie, chyba podczas misji jest niedostępne, bo nic tutaj nie ma. O, to lipa. Ale widok jest powiem ci ciekawy. Normalnie jest szampan i można szampana się napić. No proszę. No, do tego stopnia. A można tutaj też pukawkę wyciągnąć. Mam spadochron. A, będę skakał ze spadochronem. Bo już. Nie, może nie teraz, wiesz co, może troszkę później. Co to do nas strzelało? Nic do nas nie strzelało. To ty do czegoś strzelałeś? Też nie. To ty. Tak, jak wiecie, ja jestem po prostu... Wypił szampana, nie chciał się przyznać. Pro mega koksu w GTA 5. Zresztą wczoraj był odcinek u Pawła, link do niego macie w opisie. Wczoraj był ten odcinek? Tak, wczoraj. No, to dobrze. Tak, wczoraj. Więc zapraszam tam serdecznie. Po tych trzech dniach próby nagrania to wiesz, ciężko mi powiedzieć, nie? Tak. Ale tak, to było wczoraj. Znaczy dla was wczoraj, dla was będzie jutro. Taka ciekawostka. No. W sensie, że dzisiaj. Nie no, jutro. No jak oni teraz to oglądają, no to... No to dobrze, wczoraj. To jak oni to oglądają, to wczoraj, a jak my to... Ale to u mnie, a u ciebie to... A to... W tej się... To jest zbyt skomplikowana rozkmina, to jest wiesz? Zbyt skomplikowane, nie drążmy tego tematu. Tak. Zostańmy przy wersji, absolutnie, że wczoraj mieliście odcinek u Pawła, to zobaczycie, jak ja tam koksiłem. I nawet powiem wam, że ale, nie ale poszło mi tak tylko, najgorzej. Że to nie jest ten sam odcinek, co teraz oglądacie, nie? Nie, absolutnie, to jest zupełnie inny odcinek. Tam, że tak powiem, nie mówiłbym tego w ten sposób. Mogę skakać już? Chociaż bym zaskoczony, że wygrałeś, jeżeli chodzi o... No i po co im zdradzałeś fabułę? Nie powiedziałem, że w pewnym momencie wygrałeś i to było takie zaskoczenie. Mini oszustwo chciałem powiedzieć, to było szukańcze. Takie... To nie było fair play. Dobra. Ja tam wszystko widziałem. Ja to wszystko wiem. Czy ja mogę już skakać? Nie, poczekaj, jeszcze lecimy. Dobra, to ja czekam. No dzięki. To? Wyskoczyłem i mnie skosiło śmigło. Aha. Zdarza się tak, wiesz? Dobra, to ja lecę po ciebie. Dobra, to ja czekam. Ale ty czekaj, ty jesteś prawie na miejscu chyba, nie? Czekaj, już patrzę. No przebiegnij. Tak, ja jestem, jestem i tam na miejscu. Do żółtego biegnij. No dobra. Tak. O, właśnie spadł helikopter. Mam nadzieję, że nie tobie na głowę. Znaczy śmigłowiec, tata by mnie opierniczył. Śmigłowiec? No bo helikopter to jest nie po polsku, no. Nie, no mówi się hulikopter. A, przecież. Czekaj, już lecę. Czekaj, uwaga, hop. A ja będę strzelał do nich. Ej. Ze snajperku mogę. A, jestem. Ty tu jesteś. A ja też sobie chciałem skoczyć ze spadochronem i co? A se skoczyłem ze skałki. Nieważne, dobra. Chciałem se skoczyć ze spadochronem, a skoczyłem ze skałki. Purpose 2016. Elegancko. No już dobrze. Niedługo 17 w ogóle, ale będzie ciężko się przyzwyczaić. Dobra, ja strzelam temu na 12 w głowę.
głowę, ale tu jeszcze stoją przecież obok nas. No to ty się zajmij tamtymi. Nie krzycz, co na mnie krzyczysz? Noszczące dzieciaki tutaj jakieś. Co za menda. Weź, no nie wstawaj, szyję. Kurde. No bo oni wstają normalnie. Plecy. Oni są chamy i prostaki, zaraz wstają. Ktoś im kazał. Oni mają kaski, musisz, wiesz, im parę razy strzelić po prostu. To nie jest taka prosta sprawa. A ktoś ich prosił, żeby wstawali? No przepraszam, no to jest, wiesz, to jest wojskowy, on zawsze wstanie. Jaki wojskowy, no, przecież on jest na biało ubrany, to jest jakiś kurna naukowiec. Co? Na biało? To są wszystko wojsko, wszystko wojsko. To czemu ja ich widzę na biało? Jak na biało? No nie może teraz wszystko... O. No teraz będziesz widział samochód, ale nie będziesz widział koloru, tak? Nie no, oni są na biało, no ale to już ostatnio też byli na biało, chyba że ja przez tą lunetę ich widzę tak jakoś dziwnie, bo ta luneta może jest jakoś taka... tak dziwnie ich widzisz, no bo to jest możliwe. Ta luneta jest taka na podzieleń trochę. No wyszczelali my wszystkich. Jak tam. Na podzieleń? Co to znaczy podzieleń? Na podczerwień, no. Podczerwień. Tylko że widzę to na zielono. Oj! Strzela! Zabijesz i kogoś? Po co? No, kurde. No i patrz, no jak mi plecy por... No nie, no kryj plecy, no nie kryję pleców. No ale ja trochę zabiłem, no o co ci chodzi? Ja w ogóle trochę nie... zabiłem, no ale tu miałeś trochę więcej zabić niż trochę. To było troszkę mniej niż powinieneś. Tak? A skąd wiesz, że ja większości nie zabiłem? Są gdzieś te statystyki misji? Później będą, więc proszę się tym nie sugerować, zaraz będziemy sprawdzać, będziemy weryfikować. Dobra. Czy minimalna krajowa została zrobiona, czy nie? Dobra. Okej, okay, ja tu już... gdzie tu jest? Ja już jestem w powietrzu. I lecę do cela. Dobra. Do cela lecisz, to wiesz co, ale powiem ci jedną rzecz. Ty mnie chroń. Dokładnie, ty musisz uważać, bo na ciebie lecą dwa śmigłowce. Ale teraz ja to pamiętam, że na mnie dwa śmigłowce lecą, tylko że pamiętasz, że ja wtedy miałem lagi, a teraz będę super kurna koksu strzelec. Jaki strzelec? Ty masz uważać. Ale ja też strzelam przecież. A nie strzelać. Ja też mam działko Gutlinga. No patrz, na przykład leci na nas teraz odrzutowiec i ja zacznę do niego. Ale odrzutowiec ma rakietę, a nie działko Gutlinga. No to co, to ja nie mogę... Maga, za... rakieta, odsuń się. Aaaa! Dzięki. No patrz, co za typek. Chodź tu, powiedziałem, wracaj ty. Dobra, to ty go ściągaj, a ja już zasuwam, ściągam mu. Dobra? O. Dostarcz anihilatora na lotnisko. Tak jest. Czemu on się nazywa anihilator, a ty tutaj anihilujesz? Ciężko powiedzieć. To trudne pytanie. Może, nie, jest. Może ja polecę w prawo bardziej, bo tam widzę, że jakieś przeciwniki. No to ja sobie właśnie lecę w naszym kierunku. Z lewej sobie ominę ta górka, dobra? Ja, to ja lecę na przeszczo. To leć na przeszczo. Ty, właśnie jakieś dwie rakiety mam wrażenie. Nie, to nie rakiety, to kurde, to na mapie. Minimapka jest lekko przezroczysta i widziałem dwa samochody zasuwające w moją stronę, wiesz, na tej minimapce. Aha. Tak. Myślałem, że to rakiety. No zobacz, no jaki purpos głupek. Co ty tam pijesz w ogóle? No, wodę mineralną, primo... nie, że zero lokowania produktu, bo się sprzedam. Co? No ładnie. Jakąś wodę. Pewnie nadziewaną. Przyszła do mnie taka pani i powiedziała do mnie, że... Tak? Że rozbierze się przede mną, jeżeli zareklamuje Domestos, ale ja jestem silny i się nie dałem. Tak silny, jak silnie czyści Domestos. Dobrze, że tego nie zrobiłeś. No, dokładnie. Widzisz? Prawie u celu jestem. Naprawdę. Gdzie cel? Tu, jest, lądujemy, dobrze. No jedziesz? Pod nami, hops. No, dokładnie. Jakbyś tam był. I w górę, znaczy w sensie w dół, w sensie S i tak, jednocześnie ósemkę na przykład. Tak, dokładnie. I wtedy szybko lecisz w dół i tak, szybko giniesz. Tak też czynią właśnie. I jak to szybko ginę? Znaczy w sensie jak nie wyrównasz lotu, to niestety, ale że tak powiem, zetkniesz się z ziemią dość brutalnie. Ja nie wyrównam lotu, przecież ja jestem kurna mistrz tej gry. Dobrze, ja ci może pomogę, czekaj, gdzie ty jesteś, chodź no tutaj. Ja nie potrzebuję pomocy, zaraz ale zobacz. No poczekaj, no patrz, gdzie ty jesteś, tu, o, hop, widzisz? Pomagam ci. Dobra. Ops. Przykleił mi normalnie racę do grzbietu, widzieliście go? O, widzisz, elegancko. Kurna. Ajże, tutaj, dobrze. Hopie, elegancko. Hopie, normalnie mistrzostwo świata. Jakbym robił co codziennie. Dobrze, 11 tysięcy.
11 i oczywiście tysięcy już mnie będzie stać na malucha. Tak. Znowu JP dostałeś, widziałeś? To jest, znaczy... Jestem... Jestem Paweł. A, jesteś jestem Purpos, no. Bo to... No cześć w ogóle, to cześć, bo ja jestem Purpos. Nie, to jest JP, czyli no, jestem Paweł, no, nie? Albo jestem Purpos, plus 15 no. Na przykład do... No, nie. No to też JP. Czekaj, wybierzmy coś, jakąś fajną dobra. Misję. Przechwyć. Przechwyć. Tak, przechwyć, w sensie. A może opryski? No, Nie, opryski to jest wyścig. No to będzie śmiesznie, człowieku, jak ja zacznę latać. Nie, weźmy przechwyt, na razie misję, mission, my friend. No dobra, ja myślę. Weźmy na razie misję. Niech ci będzie. Misję. Bo tak na wyścigi to lepiej zawsze jednak więcej osób wziąć, mi się wydaje. To znaczy, wyścigi samolotem to gwarantuje ci, że byłaby komedia po prostu nie z tej ziemi, gdybym ja zaczął latać. O kurczę. Dobra, pomyślimy nad tym jeszcze. Dobra, czekaj, zakup całą animunicję. Mam 110 tysięcy, czujesz to? 109. Ale jak? W sensie w portfelu? No tak, no tylko w drugich spodniach zostawiłem. O, biedny ty. No. Dobrze, to ja puszczam. I już co dalej, ja się za to kupię? Waciki? No właśnie, nie wiem, no za 110 tysięcy, no proszę ci, nawet nie... No. Nawet w dobrym lumpekcie nie kupisz porządnych rzeczy. Dokładnie tak. O, dziadek. To wszystko jest kosztowne. Na czacie jest dziadek, prawie jak dzidek. Dobra, czekaj, gdzie jest? Ty kurczę, no nie ma, a ja może zamówię auto nam jakieś. No to weź zamów, a ja bym tam, o patrz, tam stoi takie ale auto. Ale ja zamówię takie fajne, te, które nie widziałeś jeszcze, było niewidzialne, a teraz będzie widzialne. Ale tutaj stoi gliniarski samochodzik, no dobra, niech ci będzie. Gliniarski? No nie przesadzajmy. Mhm. Czekaj, weźmy tutaj, o zaraz przyjedzie, to zobaczysz, co ty mi celujesz. A tak, chciałem zobaczyć, jak wyglądasz. Jeszcze ci wypali, czy coś, wiesz, i coś będzie. To jest, mam nadzieję, że tym razem zobaczę ten samochód. No, tu jest. A, jest, widzę go. Dobra, widzę. To jest Hot Rod. Gorący rod. Tak, to jest gorący rod. A co, to ty może kieruj. Gorąca wędka. No dobra. Siadaj. No. O, czemu on miał... Znaczy, czekaj, czy ja mam zablokowany, czy odblokowany? Chwilę, zaraz zobaczymy. Chyba jest zablokowany, bo mogę usiąść zaraz, tylko za miejsce pasażera. Czekaj, usługi jachtowe. Bon. No ale nie mnie. Co ci się stało? No bo wycelowałem jej w twarz, bo mnie denerwowała. O, teraz powinieneś móc. Dobra. Możesz teraz? Pozwalam ci. Dobra, dzięki. To elo. O. A jakie neonki? Co jakie? Neonki takie różowe. A, no tak, no bo różowa siła, no tak. A ty też o tym wiesz? Myślałem, że nie wiesz. Dobra, okej. Pink Power. No przecież się zawsze na różowo ubierałeś. Zresztą dogadałbyś się z Hunterem. Dobra. Wow! Z kim? Z Hunterem. Hunter też uwielbia różową siłę. Mówiłem, różowa siła jest bardzo dobra. Mówiłem coś, że ten, że... O, czekaj, to nie tu chyba miałem skręcić, że nie mam laczków. Chyba nie. Bo właśnie miałem przed chwilą. Ale to tylko jednorazowy. Jak tak. Nie masz laczków? Co ty do mnie mówisz? Gdzie, tutaj? Tutaj, no chyba tak. Tu jest do tego żółtego dociś. Okej. Okay. A tu policjanci odzyskaj pieniądze. A tu czekaj, bo chyba na nas czekają. Poczekaj, wezmę coś dobrego. No to ja też biorę. Pomyślmy, co nie, ty... Nie. O, czekaj, o to tak. Ja to... poszukam broni. No ja mam pistolecik chwilę, bojowy. Gdzie ona jest? Nie mam tu broni. O kurde. Dobra, wysiadam, idę się z nimi naparzać, co ja się będę. Z nimi pierdzili. Dobra, przekonałeś mnie. Szkoda. Mam do nich strzelać, czy nie mam strzelać, bo oni na razie nam nic nie robią. Na razie nic nie robią? Ale czekaj, bo żeby o pieniądze nie wysadzić, właśnie, ja wezmę na karabinek. No karabinek jest sponio. Aha, mówisz? No tak, ten szyszkownicę od razu wziął. Okej, okay. To uwaga. No i ja nawet mi tego nie mogę zabić. A, ja tylko jeden strzał oddałem, jedna głowa, no dziękuję. Tam tego czerwonego jest. Ja pierkuję, ale mam spadek FPS-u! Co tu się kurde dzieje? No bo tam jest chyba z 60 policjantów. No tak, jeszcze mają już kuloodporne szyby, więc z tej perspektywy nie tego. Jakie nie... kuloodporne szyby? Co ty do mnie mówisz? Niemożliwe. Czy ja mogę wysadzić tą ciężarówkę po prostu, w której oni są? Ja właśnie nie wiem, czy tam... Nie, pieniądze chyba zniszczysz, wiesz? Jak wysadzisz. Ja właśnie też chciałem wziąć wyrzutnię rakiet i mówię, a wszystko tutaj rozpierdzielę. To jeszcze jedna rzecz, druga policja już nas goni, więc tu przyjeżdżają kolejne. Co ten, ja to ja bym wszedł. Ha, biegnij! No gruba się! Kurde, no co jest? Postać. Coś się zaczęło znowu dziać? No co się znowu zaczęło dziać? Twój komputer może jest uczulony na policję. Tak, być może jest uczulony na policję po prostu. O szlak! A tu jest NCIS. No i dlatego JP napisał. NCIS Miami Beach. O kurde. No nie, no jest dramat, spadek FPS-ów, ale... Nie strzelaj we mnie! Ja pierdzielę, zginę zaraz! Uratowałem cię! Wspieraj mnie, osłaniaj!
Osłania, ale nie wiem, kto do ciebie naparza. A tam idą, ja muszę się schować na chwilę, czekaj, ja wezmę sobie. Wiesz co, oni są tak daleko. Życie, wezmę. Czekaj, pancerz. Kurde, nie mam pancerza, przekąski. Mam tylko piwo i około. To słabo. Z drugiej strony! Plecy nam robią! Wjazd na chatę! Dobra, już. Dawaj, szybko! Dziś, dobra, weźmy radiowóz. Kurde, ja na razie to, wiesz co? Siadaj do tyłu tam. Czekaj, właśnie wystrzelałem pana w radiowozie. Strzelają! No, widzę, że strzelają. A co ja ci na to poradzę? O, szlak. Przebili nam ponę. Naprawdę? Czekaj. Tak? Pojadę tędy. O, drzwi się wyrwały. Przepraszam. No, zdarza się. Nawet najlepszym, jak widać. O, to dobry ten! Ale mu wysadziłem banie niechcący. Wysadziłem mu banie. No, ucieknij taką... policji. Trzy gwiazdki na zgonię. To na razie nie strzelaj. Może się wstrzymaj. Dobra, nie strzela. To ja zrobię... na tych kogutach... Nas nie dogonią. Znaczy, nas w sensie nie dogonią. Nas nie dogonią. Nas nie dogonią. Dobrze. Więc znowu, okay. Mam te lagi. I znowu mi no co ten motocyklista jeździ po. Aha, a tu Lamborghini pojechał, ale fajne było. Nie no, co ty, radiowóz jest fajniejszy. Każdy młody człowiek, tak samo jak i ja, marzył zawsze, żeby pojeździć radiowozem. Tak? Dlatego wszyscy mamy konflikt z prawem. Aha. Jeszcze nie miałem okazji jechać radiowozem, no. Nie, ja też jeszcze nigdy nie jechałem radiowozem. Żartowałem przecież. Kurde, szkoda. To ty myślisz? Myślałem, że wreszcie poznam jakiegoś kryminalistę. O, no nie, to nie ja, przepraszam. Wiesz co, weźmy może coś lepszego. O, tutaj patrz, BMW-ca jakaś. To jest otwarta BMW-ca? Nawet jest. Chyba tak. To, znaczy, BMW-ca dwudrzwiowa, to taka, to bym raczej powiedział, że to taki jakiś... Ale są też takie ten, wersje Coupe Lexus jakiś albo coś. Nie no, to bardziej pod BMW-kę wydaje mi się. Patrząc na przód. Nie? Czy ja wiem? Tak mi się wydaje. Czy ja wiem? Dobra, nieważne. Widzowie na pewno napiszą w komentarzach. No i uciekliśmy policji. Co to jest? Ferrari jest! Tutaj mamy... Weźmy Ferrari. Ferrari weźmy. Tak. To, to jest piękna misja. Po prostu wiesz, wykonujemy misję po cichu, a tutaj 10 samochodów wymieniamy. I jeszcze do tego rozpierdzieliliśmy... No, radiowóz. I kilku policjantów. Kwadrylion policjantów. O, nie mów takich dużych liczb. Ja tyle nie zarabiam. A tak, no tak. No. Jak to nie? Ja tylko... Ty ja nie tylko śpisz na hajsie jeszcze? Nie no, śpię, ale to nie przesadzajmy. To jest chyba duża liczba. Kwadrylion? Bardzo możliwe. To mam na jednym z moich 100 kont. Ale ty mnie obrażasz? Co to za słowo? Czekaj, bo... Czy chcesz mnie obrazić? Ale mnie strasznie zaczyna wpieniać już to klatkowanie, to takie. No, a dalej cię klatkuje teraz? No teraz tak, teraz mnie klatkuje. No tyle czasu nie klatkowało i teraz zaczęło klatkować. No ja ci mówię, że tu coś jest kurde nie w tu jest coś nie w kolorki. Coś jest z tym światem. Jakbyście wiedzieli, co tu się dzieje, to mnie podpowiedzcie, drodzy widzowie, bo ja normalnie tutaj ja nie wiem, co tu się wyprawia. Dlaczego klatkuje? Dlaczego są spadki FPS-ów, nie? Dokładnie. Co to ma być? Jakim prawem? Odwiecznym prawem natury. Koniec misji. Tak jest, koniec misji, jesteśmy. Koniec również odcinka w takim razie. Dziękujemy wam serdecznie. No co, no już 20 minut, no jakby nie popatrzeć prawie, no że. No co ty, tak szybko poszło? No widzisz, w dobrym towarzystwie. Ja dopiero się rozgrzewam. To szybciutko leci. No dobrze. Także serdecznie zapraszamy jeszcze raz do Pawła na kanał, a ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa, pa. No, trzymajcie się, hejos.